Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy, jak Jezus zadaje pytania do tłumu ludzi, które go otacza. Co wyszliście zobaczyć na pustyni? I to pytanie Jezus kieruje do tłumu, w którym my możemy odnaleźć różnych osób. Możemy zobaczyć tam ludzi biednych, możemy zobaczyć ludzi bardzo bogatych, możemy znaleźć faryzeuszów i celników, możemy zobaczyć grzeszników i wielkich świętych. Jest to także obraz Kościoła, który wychodzi słuchać Jezusa. I w tym tłumie ludzi, który próbuje słuchać Pana Boga, zapraszam, żeby każdy z nas zobaczył samego siebie. Zobaczył samego siebie i zobaczył to, jak ja słucham Jezusa, czy rzeczywiście słucham uważnie Jego słowa. Czy zobaczysz siebie w tym tłumie dzisiaj? Zatrzymajmy się na chwilę przy tym pytaniu Pana Jezusa. Co wyszliście zobaczyć na pustyni? To pytanie ma w sobie dwa ważne czasownika. To wyjść i zobaczyć. Wyjść na pustynię i zobaczyć. Wyjść na pustynię. Bardzo dobrze wiemy, że pustynia w Piśmie Świętym jest takim szczególnym miejscem, gdzie człowiek doświadcza milczenia, doświadcza ciszy, doświadcza walki ze słabościami, także doświadcza takiej głębokiej modlitwy. Ale to wszystko jest skierowane na to, żeby usłyszeć Boga, żeby spotkać się z Panem Bogiem. I oczywiście to jest także obrazem Adwentu. Przyzwyczailiśmy się, że Adwent to jest czasem radosnego oczekiwania na Pana Boga. I rzeczywiście tak ono jest. Ale ta radość wynika z nadziei na to, że zobaczę Boga, że spotkam Go. I tu ważne sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście w trakcie tego Adwentu ja zrobiłem to wyjście na pustynię? Czy zrobiłem takie miejsce w swoim życiu, w swojej codzienności, w swojej szarej codzienności, zabieganej codzienności? Czy zrobiłem takie miejsce na spotkanie z Panem Bogiem? Czy zrobiłem sobie miejsce pustyni, milczenia, walki ze spokusami, miejsce głębokiej modlitwy? Jeżeli zrobię to miejsce w swojej codzienności, to ja rzeczywiście będę mógł spotkać Pana Boga w tym Adwencie. I drugi rzeczownik, zobaczyć. Ludzie wychodzili na pustynię zobaczyć Jana Chrzciciela. I oczywiście, kiedy oni patrzyli na Jana Chrzciciela, różni ludzie widzieli w nim różne odcienie. Niektórzy myśleli, że to szaleniec, niektórzy, że to jest wielki święty, niektórzy myśleli, że to jest prorok, niektórzy, że to jest Mesjasz. Ale to, co jednoczy te wszystkie spojrzenia, to, że Jan Chrzciciel był takim obrazem człowieka, który wskazywał na Pana Boga, który szczerze szukał Pana Boga. I tu warto znowuż takie zapytać samego siebie. A co ja widzę w swoim życiu? Czy ja widzę w swoim życiu znaki obecności Pana Boga? Znaki, które wskazują na Jego obecność w moim życiu? A jeżeli nie widzę, to może ja źle patrzę? Może moje oczy potrzebują pewnego oczyszczenia? Czy widzę także jakieś zmiany w swoim życiu? Czy widzę zmiany w przeżywaniu tego Adwentu? Czy coś się w moim spojrzeniu zmienia się w trakcie tego Adwentu? Dzisiejsze Słowo Boże zaprasza mnie i każdego z was wyjść na pustynię i patrzeć, szukać Boga, patrzeć na Niego, patrzeć na Jego wielkie dzieła. I to przyczyni się do tego, że rzeczywiście spotkamy się z Panem Bogiem, zobaczymy Go w trakcie tych świąt Bożego Narodzenia. Amen.